Dobra, idziemy do Power Planta. Tam czeka na nas kolejny Pokémon. No i co? Dołączamy Infinite Repel i zobaczymy, co nam przyniesie los. Ampharos. To nie jest zły Pokémon. Elektryczne Pokémony zawsze w cenie, prawda? Pa, Shiny Zapdos, cyk. No prawda. No i mamy Zapdosa, pasuje. No i jest Sidra. Loader. Siema, keldew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 
Dobra, mamy jeszcze Keldebo. Ja go nie pokonam nawet. Dobra, jednak go pokonam łatwo. Siś. No dobrze, czas na walkę z Price'em, bo Price bardzo fajny przedmiot nam daje. Zespół jest średni na jeże i nawet go jeszcze nie ustawiłem na ekranie, więc teraz to zrobię. No, to już widać, jaki mamy team. To plan jest taki, żeby to trochę zbrutforsować, że zmieniamy pogodę i potem bijemy przeciwników po głowie. No dobra, zmieniamy pogodę, zmieniamy na Berserkera, liczymy, że pójdzie po nasze myśli, jak nie, to jest kibel. Hello there! Palimy się, dziadek. Jest Jinx. Jest śnieg. Jest deszcz. Teraz ja liczę na to, że to pójdzie freeze dry. I się nie przeliczyłem. Fake out. Sporo obrażeń, ale sporo się też wyleczę. I bullet punch. Jak ten bullet punch nie ubije, to jesteśmy w dupie. Miss. Berserker. O 7. Okej, on teraz ma Wool Raina tutaj. Więc Jinx jeszcze wróci, świetnie. Oj, dobra. On ma Furcode Toxic Rest, tak? Coś takiego. To ja mogę tutaj zrobić Flip Turn na przykład. Bo on Toxic będzie rzucał, na pewno. Teraz pytanie, co mocniej bije? Durant mocniej bije. No i co? I Durant wali z Iron Heada, nie? Tylko on ma Furcode, więc on dostanie dużo, dużo mniej... NIC MU TO NIE ZROBIŁO! Houston, mam problem. No tak, bo to nie jest super efektywne na niego. Więc zdzwoniłem trochę. To nie, czy ja mogę się tu workupować na przykład? Chyba mogę z raz chociaż. Albo z dwa. No i on poszedł spać. No i pasuje robota. Dobra. Plus dwa atak z Kobaliona wystarczy. Nice. Wszystko kameruje w ogóle? Kameruje. No i Jinx wróciła, nie? Ale ona nie jest szybsza. Resubskrypcja. Dzięki szwagier za resuba. Kobalion. 7-3 Jolly. Z jakiegoś powodu ona tu wyszła, ale z jakiego? No szczerze nie mam pojęcia. Okej, okay, no jakby spoko, nie? Czyżby Kobalion sweep? Czyżby Kobalion tutaj okazał się być strzałem w dziesiątkę? Bug w kalibur! No może Earthquake'a rzucić, nie? Ale... Jak on może rzucić Earthquake'a, jak on nawet nie będzie miał szansy, żeby go rzucić? Bo Kobalion tutaj świętym mieczem go po plecach podrapie. Płetwę taką, pszt, wytnie mu. Nie ma płetwy na plecach. I full HP, cyk. Arctozolt, to muszę sprawdzić. Arctozolt, Price. Kobalion. Sacred Sword.
plus 2 atak. Normalnie jest wyjaśniany tako teraz, Sacred Sword, i podchodzi do niego z mieczem Kobalion i mu glutę odcina razem z głową w grze, oczywiście, żarty żartami. Wszystko pięknie. Dobrze. No i co? I Mega Glalie. To też sprawdzę, bo nie wiem, ile to gówna ma speeda. Glalie, Mega, 185. Refrigerate. On co, on mi fake outa zrobi i tyle. I cyk! Dobrze, Kobalion do betoniarki wszystki! Łatwo! Jest choice card. Ua. Dobra, walka z Mei. Pozycja gracza. Plan jest jak zwykle, zobaczymy jak wyjdzie. Żebym się tylko nie pomylił. Wszystkie levele wbite? Wbite, dobra. Earthquake'a używa. Okej. Okay. Flygon. Flygon teraz też wali Earthquake'a. Tak zakładam. To ja mogę pogodę zrobić. No i teraz albo idzie Draco Meteor, albo Outrage. Więc Azumarill. I Playraf. Skrytem, ale siadło. Relikant. Head Smash? No też mi się wydaje, że Chestnut. I co, już setupujemy się? Okej. Okay. Jestem po dwóch bulk upach. Czy przeżyję Flare Blitz w tym miejscu? Znam ataki, znam. To ten nie jest Jolly, tylko Adamant. Ginę odkryta. No to jest mega Blaziken. No ginę odkryta, nie? A deszcz jest, okej, okay, faktycznie. Czyli Close Combat jeszcze nawet więcej zrobi od Flare Blitz. Dobra, to nie ginę odkryta, to łatwo. Teraz mogę zginąć. Nie, też nie. Też nie powinienem.
No ale coś mnie oszukały te kalkulatory. A deszcz się wyłączył? Nie zwróciłem uwagi. Moja wina. No to trudno. Znaczy, Chestnut zrobił co miał zrobić w sumie. A ja Timu na ekranie nie zmieniłem jak zwykle. Co jest zostało? Relikant, Brillum i Manectric. No, Pelipper chyba, tak. I co tu idzie? Thunderbolt tu idzie. Albo Volt Switch, Dactrio. Łatwo. Brillum. No Brillum tu może... Brillum będzie tu usypiał. Wydaje mi się. Bo Brillum tu ma tylko Focus Puncha, Substitute i Rock Slide. Więc ja chyba po prostu kliknę Earthquake? Okej. Okay. No też na to był Chestnut potrzebny w sumie. No nie wiem, on ma Rock Slide, więc Pelipper może nie poradzić. Zwłaszcza, że jestem wolniejszy. Wave Crash zbija w takiej sytuacji? Nie ma deszczu już. Gdzieś 7 do 44% rok. No nie wiem, czy wygrałem. No on tutaj chyba Head Smasha wali, nie? No Dugtrio jest na spalenie, to tak. Tylko no Dugtrio śpi, nie? Więc... Te mogę. Ale teraz Wave Crash powinien go wykończyć. No. Dobra, udało się. Ciężko było, kurde, szkoda, że nie zwróciłem uwagi, że ten deszcz się tam wyłączył, nie? Jakbym zauważył, że ten deszcz się wyłączył, to... To by jakoś poszło, no ale niestety. Nie zwróciłem uwagi, moja wina. Jakby nie straciłem Pelippera, co było dla mnie najważniejsze, więc... Dugtrio i tak był na spalenie. Rysiu na czacie pomagał, więc łatwo było. Nie mogę Pelippera stracić. To jest najważniejsze. I zaraz stracę Pelippera. Możemy switchną, ja pierdolę. Mega Senti Scorch? Mhm. To fajnie. Ja tu pełne porty mam, gość.
No nie, pewnie, że nie koniec. To dopiero początek. O, Stealth Rock dostałem jeszcze na jasno. Nie! Dobra, pierdalaj. Dlaczego on używał, to był ziemny atak, prawda? No i chuj, kurwa, dupa, cycki, kryt. Zapomniałem, że są kamyczki. Świetnie, że deszcz się skończył, jak się pojawił Charizard, nie? No to jest pewnie mega Charizard. Nie? Nienawidzę tego gówna, nie wiem co to robi nigdy. No to ze switchnąłem, świetnie. Na Earthquake'a, zajebiście. No cóż, najwyżej jak zginie Pelipper, to będzie na Rysia. I wtedy Rysiu dostaje 10 minut. Dobra, Pelipper. Tutaj walimy Water Spouta. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Kryt, no zajebiście, świetny opening. Jeszcze ten mnie tu, no to ten water spout nic nie zrobi. Myślałem, że pójdą w Pelippera. Nie, to nie zadał obrażeń w ogóle. Pło, już się bałem, że pójdzie wszystko w Pelippera znowu. Tym razem. Volcarona, zajebiście. No tu idzie Bugbass, nie? Okej. Potrzebuję coś, co ustoi. Znowu kryt! Co on tak krytuje, chłop, ty? No to powinno wyjaśnić obu. Nie, on miał fokus Sasha właśnie. No i co teraz? No Drake'owisza też nie chcę stracić raczej. Moivern powinien przeżyć, chociaż High Horsepower od Excadrilla zaboli. I to tak poważnie może zaboleć nawet. No chyba nie mam wyjścia za bardzo. Jak zaryzykować? Flinch? Dobra, Umbreon leży. No trudno. Basque Legion. Deszcz jeszcze jest, nie? Bo przed chwilą go widziałem. Deszcz jest, okej. Okay. Czyli tutaj tak. I tak? O nie. Żyj, żyj, żyj! Dobrze, przeżył. Ua. Au.
No dobra, nie najgorzej, nie? Tylko umrę w betoniarce. To kurwa, nienawidzę tego Jima. Się nie tak kurwa nic zrobić, nie? No dobrze, czas na walkę z Blaine'em. Zobaczymy, może być ciężko. Ale! Raz się żyje. Trzeba to zrobić. Dobra, jest Arma Rouge. Zmieniamy pogodę. I walimy U-turn. Energy, okej. Cześć, Achem. Może mu zadałem obrażeń. Ale na szczęście te obrażenia są wystarczające, bo chodziło tylko o zbicie focus Sasha. Gościu się nie spodziewał. No jest Slither Wing. Od niego powinien być szybszy, nie? Slither Wing. No jestem szybszy na pewno, bo mam Swift Swing przecież. Ta, no on ma Shiny właśnie Slither Wing'a. Swift Swim też. Czy ja go nie one-shotuję w ogóle? No niewiele brakuje, żebym go one-shotował. Powiem wam, że niewiele brakuje, żebym go one-shotował, ale go nie one-shotuję niestety. Przy czym on tu chyba używa First Impression, nie? Tak bym zakładał. Ta First Impression zadaje jakieś duże obrażenia? Niekoniecznie. To jeszcze będziesz mi do czegoś potrzebny, Basky Legion? W tej walce? Chyba nie. Ale chyba lepiej switchnąć na bezpiecznie? Tak, First Impression. I tak zrobiło to duże obrażenia, nawet po Intimidate, ale mamy Dual Wing Beat, który powinien tutaj gościa wykończyć. Stab razy 4, super efektywny dual wing beat. Proszę bardzo, gość w betoniarce. Mamy dalej, jest Charizard, który najprawdopodobniej będzie walił Dragon Pulsa teraz. I przy okazji zmieni pogodę. No ale tu mamy odpowiedź w postaci Snorlaxa. Który przyjmuje tego Dragon Pulsa na klatę i mówi: daj mi więcej. Rock Slide, spoko, on switchuje na Executora, okej. Okay. No tu idzie Psyshock, nie? Najprawdopodobniej. Tak bym zakładał, więc ja switchuję na Duranta, on robi Growth, okej. Okay. Ja mam First Impression. Czy to wystarczy? Razy 4 super efektywny stab, prawie 200 ataku. Łatwo. Łatwo. Dobra, wchodzi znowu Czarek. Switchujemy na Laksa, na spokojnie. Mamy Rock Slide. Czarek w betoniarce, okej. Okay. No jest Typhlosion. Ja nie mam deszczu, nie? Ja liczyłem na to, że będę miał deszcz tutaj. No tu idzie Focus Blast najprawdopodobniej. Snorlax, nie ustoisz tego Focus Blasta, byku? Nie ustoisz tego Focus Blasta? Krytem nie ustoisz. Focus Miss, dokładnie. Ale jak przeciwnik używa, to nigdy Miss. Nawet z krytem jest szansa, że ustoję. A nie mam protect. Mam protect. To se kliknę. Focus miss. Ok, trochę HP odzyskamy. To bije mocniej. High horsepower bije mocniej. Dobra, trafił, no ale... nie powinien mnie one-shotować. No właśnie. No ja go też nie zbiłem. On teraz uderzy jeszcze raz tym samym, więc ja switchuję tutaj i kończę go aquajetem? A bo jeszcze ten kolega został! Ja już myślał, że koniec walki, a to jeszcze ten został, Patafix. Oj, 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 ja nie pamiętam, co ja miałem na niego. No on tu wali Giga Draina, nie?
Czy ja go nie miałem bić Drake'owiszem, aby? Dobra, zacznijmy od tego. Czy ja jestem szybszy? Pewnie nie. Uwilej. To mnie powiedziałeś tak jak Paweł Pusar Marusz? Bo bez sensu. To się za dużo wymaga. Pokławal sam sobie jest stage 2, plus jeszcze stage 1 Marmarush, Magma Basin. Za wolny to jest. Basculegion. Nie no, jestem wolniejszy na pewno. 147. 161, poczekajcie. Nie ma żadnej pogody. To wale flip turna. A jak on używa Giga Draina, to ja mogę wystawić Salamensa. Czemu on stracił HP używając Giga Draina? Albo Life Orb. I Dual Wing Beat go kończy. Proste. Proste, widzowie. Chłop w betoniarkę włożon został. Dobra, baw się, ja stąd wychodzę. Dobra, widzowie. Na dzisiaj to będzie tyle. Dobrze było. Kończmy to w dobrym stylu.